TVG 9, Klaudiusz Wesołek. No, po sporym zamieszaniu udało mi się w końcu zdobyć akta sprawy, w której ja oraz Klaudiusz Wesołek oraz Krzysztof Joachimiak i Radosław Stawicki zostaliśmy skazani przez sąd rejonowy w Sopocie w osobie sędzi Anny Potyraj na kary po miesiącu ograniczenia wolności. No później w moim przypadku to było zamienione na 15 dni aresztu, które faktycznie odsiedziałem. Jak widzimy, sprawę przydzielił Annie Potyraj przewodniczący wydziału, sędzia Andrzej Węglowski. Dalej, oskarżycielem publicznym była Komenda Miejska Policji w Sopocie w osobie Wiesława Saderskiego. Z zawiadamiającym o przestępstwie tam nam się wydawało, że był to sam Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Okazało się, że posłużył się w tym celu szefem Straży Miejskiej. To był Mudlaw Wiesław. Następnie, co tu mamy jeszcze wartego uwagi? Aha. Z Komendy Miejskiej Policji przyszła do sądu następująca notatka informująca, że materiały na temat tego, co wydarzyło się na sali obrad Rady Miejskiej w Sopocie są w internecie i że są nawet dostępne filmy. Żadnego dowodu związanego z tym sąd w Sopocie nie przeprowadził. No jeszcze istotna rzecz, jeśli chodzi o Komendę Policji na Przymorzu, to czytam może w odpowiedzi na wasz telefonogram odnośnie doręczenia wezwania do stawiennictwa dla pana Klaudiusz Wesołek. Informuję, że zleconych czynności nie wykonano. Na pozostawione wezwanie do stawiennictwa w Komendzie Policji wyżej wymieniony nie stawił się. W rozmowie telefonicznej oznajmił, iż jest on poza Gdańskiem. Nie wie, kiedy wróci do Gdańska. Oznajmił, cytuję, nie macie się czym zajmować. Ja nie będę się nigdy stawiał. Zawracał sobie dupy. To w cudzysłowie. Tu w pełni się zgadzam z funkcjonariuszem sporządzającym tą notatkę. Sporządził ją bardzo rzetelnie i dokładnie przelał moje słowa na papier. Jeszcze tutaj z ciekawych rzeczy, co tu można... No, zeznawało kilku świadków, ale w sumie nic konkretnego na mój temat i tych dwóch pozostałych obwinionych nie powiedzieli. Natomiast jest jedna notatka, którą można uznać za dowód w sprawie. Ale no, moim zdaniem jest to wręcz dowód naszej niewinności. Chwilę, proszę poczekać. To jest notatka policyjna. W dniu
20 marca 2009 roku patrolowałem rejon Dolnego Sopotu około godziny 9 z polecenia dyżurnego KMP Sopot. Udałem się do Urzędu Miejskiego w Sopocie, gdzie miało mieć miejsce zakłócanie porządku obrad Rady Miasta. Po przybyciu na miejsce przed budynkiem Urzędu Miasta zastałem grupę osób przebranych za piratów, którzy oświadczyli, że przypłynęli z Poznania wspomóc największego pirata, prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego. Osobami tymi okazali się. No i tu są wymienione, spisane osoby. Czyli z notatki wynika tylko to, że osoby, przeciwko którym został skierowany wniosek o ukaranie, między innymi ja, że były to osoby, które już po samym happeningu były zgromadzone pod Urzędem Miejskim. Wiadomo, przed Urzędem Miejskim zawsze jest dużo osób, zwłaszcza kiedy są obrady Rady Miasta. Czyli można powiedzieć, wniosek o ukaranie sporządzono wobec całkowicie przypadkowych osób. Oczywiście niektóre z nich mogły uczestniczyć w happeningu, co nie znaczy jeszcze, że popełniły wykroczenie, bo to też jest oczywiście dyskusyjne, ale jeśli chodzi o ten wyrok, to już w tej chwili mogę powiedzieć, że akta potwierdzają to, co było na filmie, że sąd skazał kilka osób dziwnie wyglądających, spisanych przez policję oraz mnie jako dziennikarza filmującego sprawę, skazał bez żadnych dowodów, a wręcz z jednym dowodem, który raczej wskazuje na naszą niewinność. I jak widzimy z notatek, sąd miał świadomość, że w internecie są nagrania z tego, co stało się na sali obrad. No niestety z nich nie skorzystał, czyli absolutnie bez dowodów skazał 3 osoby na miesiąc ograniczenia wolności, co dla jednej z nich, czyli dla mnie, skończyło się 15 dniami aresztu. Po prostu bez żadnych dowodów i na domiar złego w trybie wyroku nakazowego, który jest przewidziany na sytuacje, w których wina nie budzi wątpliwości. Czyli takie zdecydowane, podwójne nadużycie, śmiało można powiedzieć, przestępstwo sądowe. Już to mogę powiedzieć w świetle tych filmów, które umieściłem w TVP9. Można, że kto nie widział, może sobie zobaczyć, ale dodatkowo akta sądowe wszystko potwierdzają. Mam nadzieję, że kiedyś sędzia Anna Potyraj za to odpowie. Dziękuję.